Dzień dobry wieczór. Nie mam nas do Aziz. Nie wiem nawet, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Zaraz będę to wszystko robił tak. Ma być. Raz, dwa. O kurde. Coś jest nie... O, chyba mnie słychać. Dobra. Dzień dobry wieczór jeszcze raz. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów. Po... Co tak, pipcy? Po krótkiej przerwie spowodowanej moją niedyspozycją komputerową, niedyspozycją łącza i w ogóle ogólną niedyspozycją wszystkiego, co się da i czego się nie da. Nie to. Ślach trafił, cholera jasna. Tu wody sobie miałem nalać. O matko jedyna. Właśnie wylazłem przed chwilą po schodach. Ja normalnie na pierwsze piętro. Koniec świata. I się zadyszałem. Ciepło to. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, szanownego to, co jak zwykle, znaczy, ale będzie męczenie zombiaków. No bo jak rzeczby inaczej. Znaczy, nie wiem, na razie chyba daje. Coś przy tym nie dawał, a teraz na razie... Nie, to kurna chata. Ja moment, za głośno. O, teraz będzie dobrze. Kom dawał radę w miarę, tylko tam coś z tą grą jest nie tak. Nie wiem, jak teraz będzie to szło. Na razie nie gubi klatek. Poprzestawiałem trochę ustawienia, nie, w OBS-ie, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Szukaj laska, bo tu jakiś zabity jest. A siema, Putro, witaj. Tak? Kurde ty, ale fajne. No, do sewazna to. Więcej nic nie mam. Znaczy, wiesz co, ja w ogóle wtedy bardzo późno reagowałem na czat, jeżeli chodzi o ścisłość. Bo jakoś tak mi to... Aha, mam porozmawiać z lekarzem, dobra. Najgorsze to jest to, że... To jest Bryant? Nie, to jest jakiś Turtów. No weź zleź z laski, kurde no. Znaczy wtedy w ogóle wszystko, łącze mi też zaczęło zamulać, więc to jest jedno z drugim tak powiązane, że... Ty, ale fajna katana, ty, a pitole. Pistolet, taki, no żadne te. Kurde, no taka fajna. Gdzie mam to swoje auto? Aha, auto mam tu. A tu łazi ten kretyn. Wybuchowy. Miejmy nadzieję, że mi tu... A nie, on nie łazi, on śpi. Dobra. Tego trzeba wyeliminować. W miarę szybko. A potem spadać stąd, bo... Dobra. O, nie wiem co ja tu robię, nie mam pojęcia zielonego, tu nie mam co już gdzie wsadzić, dobra, okej. Czyli tam muszę pogadać z tym chłopem. Tu wszystkich pozamijało. Gdzie ten chłop jest? A, wiem które. Showed up when you did. Okay. If your people need anything, medicine, treatment, you just give us a holler. I hope we can find a way to repay you for this. Be safe. Let me see what you got. Yeah, sure. Dzięki Mateusz Zalejka. Wiesz co, takie drzwi to ja widziałem, kurde, gdzieś w internetach. Ale to widziałem, jak to zrobić, ale nie wiem, takich to nie wiem, czy gdzieś znajdziesz.
Ja już tak szczerze powiedziawszy, a kurde, aż mi się... Oczywiście nie poustawiane, nic nie przygotowane, nic normalne. Ja żeby inaczej. Dobra. Ty, no jak ja mam to kurna wziąć teraz? Niech toż. A ty nie, dobrze, ty wziąć to ja to mogę chyba. Hey, what's up? Nie to. Be safe. See you around. No się udało. Tak, ale... to chyba nawet można kupić, powiem szczerze, gdzieś. Ja widziałem takie też drzwi, które są, ale one były zabudowane w ścianie. Zmieści się? Nie zmieści się, dobra. Były zabudowane w ścianie, ale to fajnie to wyglądało nawet. I teraz kurde, chata, jak ja tam mam? Do tej chałupy dojechę. Dobra. No właśnie. I tu jest... No o tym właśnie mówię. Spadaj. No kurde, teraz muszę przejechać. Tu, chyba że mi się uda, ale tu jest nie. Tu muszę mieć pięciu, a tu... Pięciu, a tu... Czterech, ale mam tylko 500, a potrzebuję 100, a to by było fajne, kurde, to byłoby super. Dobra, najwyżej będziemy kombinować za chwilę. No nie da się inaczej, no albo, nie? Panie, albo, panie, albo. O kurna, a to jeszcze ten tutaj lata. Dobra, jedziemy stąd. Może się uda w miarę dojechać w jednym kawałku i nie rozpieprzyć za bardzo auta. Ała. No oczywiście, tak jak zwykle. Nie wiem kurde czy dobrze jadę, ale chyba dobrze. Kurde, nie wiem. Chyba dobrze. Nie lubię jeździć po ciemku, no ale... Ja pierniś, a jedno. Czekajcie, bo teraz się muszę skupić. Bo muszę dojechać jakoś w jednym kawałku. Bo mam bardzo dużo materiału na pacę. Znalazłem takie fajne auto, które ma... Nie wiem, 7 czy 8 slotów. No nie, no tak to chłop... Laska, tak to do kitu dojedziesz, no. Drzwi już nie masz. Nie można prawiania. Nieźle, słuchajcie, nieźle, dobrze wcale. No i tak. W niedzielę przyjeżdża córka. Więc podejrzewam, że częstotliwość streamów się trochę zmniejszy. Nie, żeby jakoś tam tragicznie bardzo mocno, ale nie tu. Ale będę czytał, czekaj. Coś ludzie muszą robić w domu, żeby zamknęli kastorami, to już byłoby w ogóle koniec świata, nie? No w sumie tak. Kurde, nie wiem gdzie ja jestem. Ja pierniczę, gdzie ja zajechałem? A nie, gdzieś już jestem blisko chłopu. Teraz ci nic nie będzie helpował, bo chłopie, bo ja nie jestem zajęty okrutnie. Znaczy, u nas w sklepie znieśli już zakaz przebywania 7 osób i wystawili już 10 koszyczków, także nie jest tak źle.
O kurde, zaś jakiś wariat. Także nie jest tak źle. No i tak nigdzie nie łażę. A dzisiaj węgiel mi przywieźli, więc... Dobrze, w ogóle całkiem przyzwoicie. Powiem szczerze, mogę... mogę ten... Ty, gdzie ja jestem? Ja cię pierniczę. Ja jeszcze tu mam hordę, no pewnie. No i jeszcze mam tego wariata. Gdzie ja jestem? Byłaś. No widzisz, Polak potrafi. Dobra, co ja tu mam do wyrzucenia? To. No i chyba to, bo nie mam tutaj te... Hej, mam 10. No widziałeś pan, prorok jakiś, czy kipierun? Dobra, to mam załatwione. Teraz mogę spokojnie wyjść i się rozejrzeć. Jak to tu wygląda? Gdzie? Aha, bo ja nie w tą stronę skręciłem, co trzeba. Dobra, tu miałem jechać, a nie tam. Nie tu, tylko tu, dlatego mi się pieprznęło. Ty, ale ja to... O, ja pierdziło, ja to objechałem dookoła. Co to jest? Ale ja mogę teraz zrobić taki myk. Nie, nie mogę. Bo ta już ledwo łazi. No, a jak? No wiesz, ja dzisiaj przeznalazłem na tym, na YouTubie, że ukryli, nie w tą stronę, w tą stronę, że Chińczycy ukryli prawdziwą ilość zmarłych i że jest tego gdzieś około 21 milionów. To i tak daje 1,5%, kuźma. Także to... Cześć, Oliwier. Także nie jest tak tragicznie, jak w gazetach piszą, bez jaj znowu. A idźcie wy w cholerę ode mnie, krucyfiksy pieruńskie. Spadać. Spitalać. Gdzie to był? Gdzie to jest ten mój? Aha, dobra, jeszcze kawałek. O panie, się tu dzieje. Byłaś. Pewnie, że tak. Zawsze tak jest. I teraz co ja mam coś? Aha, to mam dać. To. Kurde, nie wiem ile tego mam. Maybe I'll stick around. Okay. Hey, you want to be a good neighbor and come help us out with this? Dobra. Jak teraz wygląda sytuacja na polu boju? Ta jest dalej chora. Dobra, ta ledwo żyje, okej. Okay. Jak ja mam kurde ją wytegować? Aha, dobra, spróbujemy jeszcze raz to, spróbujemy. Tylko ty musisz wszystko wyrzucić, kobito. Dobra. Dobra, to ci zostawię. Nie, no naprawdę, słuchajcie, jeżeli ja sobie dzisiaj policzyłem, że nawet jeżeli by to wychodziło tak, że jest 21 milionów umarło Chińczyków, to na ich populację to jest 1,5%. Czyli śmiertelność jest taka jak tego. Są goście, którzy mówią wyraźnie, nie ma czegoś takiego, ten wirus nie jest po raz pierwszy, to już ileś,
ileś jest już no, na świecie. Zaraz, czekajcie, powiem, muszę zrobić tak to. Aha, nie, tu, dobra, chodź laska na górę, ty chodź na górę. Także ja stwierdziłem, pieprzę to. Dzisiaj mi się udało załatwić nie to. Gdzie jest? O, tu jest, no właśnie. To. Już? Lepiej laska? No! Przecież to nie jest, rany boskie, święte, to jest któraś epidemia, on jest normalnie co 2-4 lata się pokazuje, a tylko, że w tej chwili to wykorzystali jak jasna cholera, nie? No więc, o czym tu mówić? Dobra, ty masz laska załatwione na razie wszystko. O, widzisz, bez drugiego. Teraz ciebie weźmiemy, tak. Weźmiemy cię do szpitala. I tak, jest ok. Jak wygląda? Kurde, dwa tylko są medyczne, dopa. Ok. Dobra, tobie dam spokój na razie. Teraz ciebie wezmę. Jest switch. Dawaj laska. Chodź. No i tak pójdę. Spokojnie. Nie wiem. Okej, gdzie to mam iść? Tu. Winnie Dreams. No ja tu niedaleko, dobra. Co ty laska masz w ogólnie? Ty, coś ty z tą kuszą zrobiła. Ja pierniczę, co się stało z tą kuszą? Przecież była kusza taka fajna. Moment, nie to. A ty masz kuszę, laska, ty. O, dawaj. Jest switch. Kurwa, chata. Ale się zachmęciłem teraz. Nie wiem, mam tego World War Z, nie wiem jak się to czyta. Wojnę światową Z. No właśnie, kurna chata. Dawaj laska. I... No, że przecież, a skąd oni kurde wezmą tyle policjantów? Poza tym, słuchaj, jest jeszcze jedna sprawa. W Katowicach na przykład jest taki blok, który się nazywa Super Jednostka. W tymże budynku, nie wiem ile w tej chwili mieszkało ludzi, ale był taki czas, że, a nie, to tak, że tam mieszkało, on jest ogólnie chyba na 4000 ludzi zaprojektowany, ten budynek. No my wyobraź sobie, masz 4000 ludzi. Kukurydze, to są takie budynki bardzo wysokie w Katowicach, możecie sobie to wygooglować. W Kukurydzach, nie wiem ile tam jest, 20 pięter? Nie wiem, a w cholerę jasno w każdym razie. Cześć Przemek. I tam mieszka w cholerę ludzi, nie? No i teraz cieszę się bardzo, że wróciłeś. I teraz jest taki myk, że przyjeżdża gościu i idzie na kwarantannę, nie? Dzięki Przemku za lajka. I idzie na kwarantannę. I teraz są jaja, bo... znowu się coś popieprzyło. Gdzie to jest? O Jezus, nie. O, tu tak, tu też prędzej. No i oni zamykają, kurde, takiego gościa w takim budynku. Nie? Gdzie jest screamer? No właśnie o to chodzi, nie? I on sobie idzie do sąsiada na piwko, no bo co będzieś sam siedział jak głupi jakiś, nie? Teraz to o. Dobra. Screamera jest, już nie ma. Kurde no.
granata ci tam pipsnąć. Ty, ale miał granata, to mi tam pierdyknął. No i... Poza tym, wiesz, te bloki mają wspólną wentylację. No to jeżeli to jest takie zjadliwe cholerstwo, to dlaczego się to robi w ten sposób? No to co, chcą nas kurde wytruć? W nogę? O właśnie. Dobra. W nogę? Dobra. Teraz ciebie można będzie ukatropić. Okej. Okay. Właśnie nie lubię tamtej, dlatego nie lubię tamtej kuszy, bo... Bo tam się strasznie dużo strzał marnuje. Słuchaj, ja sobie policzyłem tak, że jeżeli faktycznie jeden gościu jest w stanie zarazić 10 osób, to w ciągu tych no dwóch miesięcy, to wiesz, że ludzi byłoby zarażonych? Ja pierdzielę. Jeden zaraża 10 osób. Te 10 osób zaraża następne 10 osób. Każdy z tych 10, każdy z tych dziesiątek zaraża następne 10 osób. Kuźwa, to idzie w tempie geometrycznym. I teraz nie wiem, czy to jest kurde... Zombiak czy gościu? Zombiak. I też na dokładkę ten skuba niezapancerzony. Czego obejść? Obejść, podejść i zatłuc. Ale stwierdziłem chromolę. Dobra, jest. Okej. Okay. Dokładnie. To jest taki pic na wodę fotomontaż, nie? Z kim ja mam tu pogadać? Przepraszam na emocji. Z Edem? Z kim mam pogadać? Ed. No dobra, co chcesz? No chyba cię kurde pogięło. Ty, ja mogę tu wziąć? Tego nie mogę, bo mam za mało. Okej, have a good day then. Mam za mało, kuźwa trochę. Ja pierniczę, ty, no on chce, żebym zabił tego. Nie, dziękuję ci bardzo, Przemku, ale World of Tanks odpada w przedbiegach. To jest... Multiplayer i to duży multiplayer, więc niestety nie. No może i tak, ale nie dla mnie. Ja nie lubię takich gier. Okej. O, tu mamy następnego. Może zaś coś wpadnie. A, no mówię ci, no ja nie lubię takich gier. Nie przepadam za multiplayerami, jeżeli chodzi o ścisłość. Gdzie jest ten? Dobra, ty, gościu, ja nie ma sprawy, możemy iść. Ty, to nawet niedaleko jest. Wiem już nawet, gdzie on skurczy, siedzi. Koło cysterki, ale teraz tak, moment, czym się to uda? Nie uda mi się i też problem. No cholera jasna, niedużo mi brakuje. Dobra, no to co? Co to? Nie, ten Saniwa to nie, a ty? Pusteczku kolorowy. Alright, later.
Kurde, co, nie mogę sobie żadnego z was wybrać. Cztery. Nieźle. Na dupa z ciebie, no zacznę biegać jako tako. Tylko, że ja tego wariata nie zabiję. Sam, choćby nie wiem co. Aha, tu coś jest? Nie, to już on wszystko posprzątał. Wyświetlają mi się teraz na YouTubie filmy z tym, bo obejrzałem tam jakieś dwa. Ty mnie tu będziesz, kurna chata dziadu jeden, ty. Gdzieś mnie tu? Ile mam? 15 tylko, no właśnie. To jest problematyczna sprawa. Dobrze. Jest tu gdzieś. We need something big to take that sucker down. No szlak by cię trafił. O jest. I have to slow down. Niech cię drzwi ścisną, cholera jedna. Zatrzymałeś się? Chyba tak. Potrzebuję. Gdzie jestem? Tu jestem. Nie w tę stronę. Potrzebuję porządną kurde giwerę, bo tak bez tego to nie cholery. Zgubiła. A wiesz, całkiem prawdopodobne, bo to. Natomiast Amazon cały czas poszukuje ludzi, jakbyś chciał, to. Wiesz, oni bardzo chętnie tam tak jest. Aha, tędy nie wlezę. O panie, a dlaczego ja tu mam? Nie poszukane nic. Dzięki Karol za lajka. No. Dzień dobry. No, coś powiem tak, no coś w tym kurde jest. I to mocno, bo. O, i teraz. Ale do tego nie mam amunicji. Do tego też nie mam amunicji. Do tego nie mam karabinu. Dobra, ale mogę sobie wziąć tak to. To i to odłożyć. Teraz tak. O właśnie, to jest 22. Nie, 45. To jest 9.
22. Okej, i teraz do tego jest... Ten ma chyba 8. Okej. O, spokojnie. Ja sobie przypomniałem właśnie ostatnio, jak tego, mówiłem to chyba nawet. Jak... 3 tygodnie? No 2 na pewno, byłem zamknięty w domu. W łóżku, w lecie, w wakacje, kiedy po książkę trzeba było iść do biblioteki. W telewizji był jeden kanał, który, telewizyjny, który się zaczynał na dokładkę o godzinie 14 w tygodniu. I nie było internetu, nie było komórek. Był telefon stacjonarny. U nas na wsi na przykład telefonów stacjonarnych było 90 na nie wiem jak wielką ilość ludzi. Nazwijmy to tak. Mało cośkolwiek. Czekaj. Laska kucnisa. Dobrze. Dostał. Nie dostał. Dostał. Nie wiem, czy on mnie widzi. Dostał. Zaraz mi się skończy. Dostał. 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 No bo z wiaderka. Dostał. Pięknie. Pięknie. Dobra. Teraz weź to. I should reload. Gdzie tu jest wyjście na dach? Z której strony było wyjście na dach? Panie! Tu gdzieś było wyjście na dach, kurde. Jest. Ekstra laska, fajnie. Ja pierdzielę, no. Time to reload. No, ty, ale jej, udało się. Ta się zaś wkurza. Weź ty się laska od ty puntuj. No co, całkiem przyzwoity sposób na zarobek, nie? No, jakby nie popatrzył. Nie, zaraz, czy ja tu nie byłem? Tak, definitely locked.
should be more careful. Can't let that one up. Chyba się udało. You think we should get rid of some of these infestations, maybe? No, też tak mówię. Kurde. This would be a great place for an outpost, I imagine. No, masz rację. Normalnie, żeby... Tak, tylko że tu chyba już wszystko pozbierałem. Pewnie, że tak. Well, I don't hear anything lurking about. Jasne, że pozbierane. W cholerę jasną. To ja gdzieś tu było wyjście przecież. To jest z tyłu wyjście. W przodu? A tu jest w przodu. Dobra. Ej, przecież ja tu mogę zrobić co innego. O, ty pierdoło. Cześć, Mekes. Ty pierdoło, dzień dobry. O, właśnie. O, właśnie. Okay, this outpost is good to go. I co? Jak to teraz wygląda sytuacja? Dupa wygląda, kurde. Aha, ale dobra, ten daje jeden dziennie. No to i tak zaraz wyjdę na zero i na tym się to skończy. Aha, już nie jest sfrustrowana. No widzisz, jak to miło z twojej strony. Ty, ja miałem... Zaraz moment, gdzie ja miałem? Nie. Czy ja mam znowu do niego iść z powrotem? Ja już bym wolał iść tu, ale to za chwilę. Ja mam 14 punktów. No fajnie jest, kurde, balans. No fajniście. My, Akes, Matko Święta. Normalnie łamańce takie, że jest to zaraz. A tam mam się. Jaki jest? Co ty? Strach odczuwam przed życiem i to nieodmiennie od 50 lat. No, może 40, no niech będzie. I nieodmiennie mnie to życie stresuje, przeraża i zachwyca. O, ale jestem dzisiaj normalnie. Koniec, kurde, świata. Dobra. Ty, a może ja bym tak do tego doktorka pojechał, nie? No, na coś co umrzeć. No. Dzisiaj właśnie przywiózł mi węgiel i ten. Ty, ile ja mam miejsca na żarcie? O, mam 6 i 15, dobra. A tu mam 13 materiału mam. Ty, to ja sobie tu mogę pierdyknąć ten ogródek. Proszę uprzejmie, laski. Możecie sobie robić ogródki. Tu nie mam kucharza, cholera jasna, nie mam mi jak żarcia zrobić, ale dobra. Także nie, mnie to jest dokładnie, że tak powiem. Rybka. Nie to. Zaraz, ty, co ja zrobiłem? Moment. Aha, już nic. Spieprzę. Okej, już, poprawiłem sobie. Co ty mi tu jakieś biksy robisz? Tu jest... Co ja tu mam? To coś? Aha, tu mam benzynę. A ja mam w ogóle miejsce na benzynę. Fuel 12. O, to nie, bo to jest 6, to szkoda. Szkoda, bo przepadnie. No i laska, już jesteś zadowolona. No, widzisz.
To. Okej. Okay. Co ja tu mam? No kurde, ty zombie w domu jest. Ja no dej, zombie wam przylazły do domu. No jest w tym coś, że z tym żywieniem, że nas wykończy szybciej niż wirus. Coś przyleciał. Tu coś się coś czasko. Już? Chodź gościu, no chodź. I z buta cię, i wiejka. Tylko co to daje kopanie wiejka? Nic nie daje, nie? Jego w każdym razie nic, no. Cicho. Gites, dobra, udało się. Udało się. Co zaś kurna chata wam jest nie tak? Czego znowu jesteście wkurzone, baby durne? Ta ma coś do zrobienia, nie wiem. O, patrz! Dobra, zrobię ci stelta. Stelta ci zrobię, okej. Okay. Źle zrobiłem. Pozamykać te bramy. Pipy jedne. To nie. Rebeka, nie wiem, która ona ma tam. A ta. No, watchtower. Kuźwa. Ta jest stabilna, ta. Co za dziś się nie widzi. Będziesz mieć zaraz ogródek, odpitol się. A ta zaś co? Mało medycyny, no ja pitolę. A czy się da w ogóle rozbudować? Medycynę nie da się. Trzebuje 10, ja mam, kurde, nie wiem ile, nieważne. Dobra. Aha, nie tak. Złuka. Arms dealers? Ja, jak ty w ogóle, laska, tu wyglądasz mi? Nie jest tak tragicznie znowu. By cię zabrać do tego doktorka? No by było coś w tym stylu, nie? Dobra, to ty, co ja zrobiłem? Czemu ja wywaliłem jej plecak? 8, a nie tak, tak, okej. Okay. Teraz. Tak. Kurde, tylko tyle? Tak, moment, tak. Tak. O, może robić miny, no widziałeś pan. O, i naprawiacz może zrobić. Okej, okay. A naprawiacz? Ile kosztuje naprawiacz? Proszę bardzo. A zrób to. Dobra, okej. Okay. Teraz to. Jest. Pięknie, 20. Teraz. Aha, tak bym zrobił tak. I tak. I wtedy mam, okej. Okay. Wtedy już mam chyba pistolet. O, właśnie. ale akurat nie tego nie potrzebuję bardzo. Ja dyć, ono na pewno. Czekajcie, no. Zrobić tak. Tak. I tak. Okej. Okay.
To jest M2, to jest jeden, wystarczy. Czy naprawiacze jakiś masz? To jest jeden. Jeden potrzebuje. Nie, źle, kurde, nie tak. O, właśnie. I chodź, laska. Ty, a jeszcze benzyna by się przydała jedną wziąć, nie? Nie, gdzie jest benzyna? Tu jest. Dobra. A przydałoby się jeszcze jedną benzynę wziąć, no ale to najpierw weźmiemy, może się uda do auta wziąć. I to się jakoś, to wiem, że się jakoś to tak... Co ty mnie tak tutaj cię czepię, bo kurpec nie ty. Nie miał warsztat samochodowy. A tak a propos, ile kosztuje teraz ten instalacja? Aha. Dobra. Okej. Dobra, to jedziemy teraz do doktorka. Gdzie jest doktorek? A to co jest? A tu jest doktorek! A tu? Ty jole jaja. No na piechotę tam nie będę zasuwał. Nie ma takiej opcji. Która? Dopiero jest 19? Ło, panie majsterku. Nie w tę stronę. Ty. Wysiądź na laskę. Okej. No, wleźć do środka. Tym autem się fajnie jeździ, bo on ma dużo... ...800-900 zł. Ja pierniczę. A powiem tak, no to się robi dokładnie tak samo, kurde, jak ten, jak i wodę, tylko potem tam jest kwestia uszczelnień. No i... No i właśnie jest ta kwestia. To jest wszystko razem z materiałem, znaczy materiał razem z tym. Ty, nie, tylko nie, 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 nie. O Jezusiecku! Wiedziałem, że w niego wjadę. Wiesz, wszystko jest możliwe, nie? I rym, cym, cym. I... tralala. Idziemy przez życie. Podskoka. I rym, cym, cym. I tra-la-la. Witaj, Etusiek, witaj, witaj. I hop, sa-sa. Odskokak, Boże, jeszcze raz. No widzisz, laska, jak ci to fajnie poszło.
No i pięknie, i możemy jechać dalej. No, trochę będzie w aucie teraz śmierdzieć. Padłym zombiakiem, ale no trudno. Co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. No. O, teraz przejadę się w dzień. Ta. Humor mi się trochę poprawił, co nie jest źle. No, dzisiaj pani doktor przez wizytę. Znaczy, byłem u lekarza dzisiaj. Znaczy, to tak by chodziło, że zadzwoniła do mnie pani doktor i... O, proszę. Garden wybudowali. Nie ma takiego mitu. Pokaż, co tu jest ciekawego. Jak żeśmy tu przyjechali. No. Czemu by nie? O, jak ładnie. No jak miło. Jeszcze coś? O, jeszcze dwa. Bierzmy jakieś. No dziękuję ci bardzo za przykładnego fana i za wytłumaczenie, o co chodzi. Znaczy, wiesz, tylko że dowcip z chińskimi produktami polega na tym, że Chiny mają to bardzo głęboko i w bardzo dużym poważaniu. Jeszcze to. Europa jak zwykle, wiesz, wyjdzie na tym kuźwa jak Zabłocki na mydle. Więc jeden ciul, że tak powiem, nie? Ale no... nie, bo Europa właśnie się dowiedziałem, że nie wiem na ile jest to oficjalne, ale Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja dodrukowali pieniędzy. I te państwa, no oni dodrukowali pieniądze i to dodrukowali podobno straszne ilości. Tyle tylko, że jak podejrzewam, że Trump w Ameryce po prostu wrzuci to w gospodarkę, wrzuci to w przedsiębiorców, to znając życie i europejskie realia, eurokraci wrzucą to w ludzi. A ludzie to przeżrą i na tym się skończy, nie? No skoro ja się, wiesz, jest oficjalnie powiedziane, że tarcza antykryzysowa będzie polegała na tym, że jeżeli przedsiębiorca zatrudnia tam na przykład 3 czy 4 osoby, to dostanie, cicho bądź, to dostanie 5000 złotych. Takiej pożyczki niby, nie? Ale bez... no, ale bez zwrotnej, nie? No i teraz masz 4 czy 5 pracowników, każdy z nich kosztuje cię, bo pod warunkiem, że się oczywiście płaci minimalną, nie? No to każdy z nich kosztuje ci 5000 miesięcznie. No także to jest w ogóle no, sam smak, samorodność, jeżeli chodzi o pomaganie przedsiębiorcom w Polsce, nie? A to nie tylko tam, to wiesz, no, no to lata 20 się kłaniają, no jakby nie popatrzył, no ktoś napisał gdzieś, że... No, tak, no to się zgadza. Im więcej pieniądza można na w tym, pustego pieniądza. Bo jeżeli ten pieniądz ma pokrycie w towarze, no to wtedy nie jest tak źle, gorzej jak on jest pusty. No to w tym momencie jest w dupie, nie? I teraz jeżeli... Co ty kurde, ja pitole, kto to urząd z kotarcią te silniki?
jeżeli wrzuciliby to w przedsiębiorstwa, no to w tym momencie jest to okej, okay, nie? Co ja tu, kurde, coś tu się... Mi się to nie podoba. I to bardzo mi się to nie podoba. O ja pierniczę. Jeżeli to by dali faktycznie, wiesz, przedsiębiorcom, którzy by to, nie wiem, kupili za to maszyny, jakiś materiał, żeby produkować coś, nie? To w tym momencie okej, okay, ale... ale jeżeli... o kurde. Oni to wrzucą na rynek w formie pieniądza takiego, że dadzą to ludziom. No to w tym momencie kicha, nie? Jeżeli ten pieniądz ma pokrycie chociaż częściowe, a nie będzie miał, bo w czym? Jak wszystko stoi? No i dupa. To jest tak jakby, wiesz, jesteś przedsiębiorcą i ktoś ci mówi, że masz sprzedać wszystkie maszyny, ale nie wolno ci zwalniać ani jednego człowieka. No to od razu można się iść powieść. No i właśnie o tym mówię, że to idzie na socjal. I jest grupa ludzi, która z tego socjalu korzysta bardzo ładnie. Jest grupa ludzi, która korzysta z 500+. I ci ludzie, najlepsze na ci ludzie nie poszli na wybory. Oni są przeciwnikami PiS-u. Oni cały czas nadają, że PiS jest do dupy, że rząd jest do dupy, że ta sytuacja jest do dupy, ale ze strachu przed tym, że przyjdzie następny ktoś inny i zabierze im 500+, nie poszli na wybory. U panie, tu się coś dzieje strasznie. Laska, spadamy stąd. Gdzie tu mogę wyleźć na dach? O nie, ty za daleko. Ty, ja to mogę przecież wyleźć na górę. Weź, ty laska, tu masz drabinę, kurna ta. Pindulo durnowata. No ale oni tego nie zrobią, bo skądś muszą brać pieniądze, no a skąd wezmą? No jak zlikwidują, obniżą podatek dochodowy, no to wiesz, to jest dupa w tym momencie, nie? A to oni tu wszyscy są. Kurna. Ty, nie tańczyć. Ale ja, oni tańczą. Szlag jasny trafił, no. O, shooting max level, proszę. Jak miło. Nie to, to. Okej. Okay. No zróbmy to. Chodźmy się tam żałować, nie? Czy ktoś gdzieś coś jeszcze biega? Biega. Ile ja mam tych strzał? Ale odstrzeliłem tego. Uff, szlak trafił. No, teraz już mi nie uciekniesz.
Teraz mogę spróbować zejść. Okej. Czy... Jest, udało się. Jest, udało się. Teraz mogę... Mogę tu wejść do środka? Nie bardzo. Dwie strzały poszły się chyba. Paść. Że tak powiem, ktoś tam przyszedł. Okej. Tu coś jest ciekawego. Co tu jest? Dobra, ktoś tam strzela. Ale nie wiem kto i dlaczego. Dobra. Dobra, chodźcie. Kochaneczkowie mój. Nie. Gdzie ja kurde w dupę mam być? To już posprzątane wszystko? Aha nie, dobrze, co tu jest to? Już? Czy nie, bo kurde nie wiem. Nie, aha, czyli posprzątałem. Aha, to oni mi trochę pomogli, no i dobrze. Masz coś ciekawego? Nie masz, a ja w ogóle nie mam kasy, więc niestety, ale goście kolorowi, sorry James, ale dobra. Jest, to jest tak jak powiedziałem, to jest polityka taka, mówienia, to znaczy mówi się tak. No przecież nic nie drożeje, no przecież zdrożał tylko prąd. Albo tylko paliwo, no. O, już chcę potem pooglądać, jak to jest. Uuu, jak miło. Będą laski zadowolone. O, jak miło. Tylko, że teraz muszę to wynieść, dobra, okej. Okay. Fajnie. Kurde bolas, ty dwie te. Ale pięknie. Tylko, że mam mało. O. Dobra, no nieważne. Jest. Dzięki Sebastian Zalejka. Jest. Pięknie jest. Pięknie jest. Nie wiem, czemu... Ja wiem, że ta gra nie jest tak do końca dopracowana, ale całkiem taka fajna jest. Mnie się ta gra podoba jak najbardziej. Powiem tak. Nie? Prawda, długo siedziałem z tym. No, to jest proste. Wiesz, jeżeli się robi taki myk, że się dokłada. Zaraz, ale tu gdzieś jeszcze coś widziałem, gdzieś medycynę, nie? O, to są śrubki jakieś. A tu jest jakaś... Nie, zobaczcie. A tu? O, paliwo i ten, to jest tu gdzieś niedaleko. No właśnie, za płotem. No jest prosta jak konstrukcja cepana, ale potem jest to, wiesz, że to nie rząd podniósł, tylko że to przedsiębiorcy podnieśli, bo chcieli zarobić, nie? Na biednym narodzie, tak, ale jak im rząd podnosi kuźwa podatki, jak rząd podnosi pensję minimalną, znaczy ja się z tego cieszę, że podnosi, bo przynajmniej wtedy dostaje podwyżkę, nie? Także no, ja jestem z tego tytułu zadowolony, ponieważ po 10 latach pracy w firmie zarabiam w tej chwili najniższą krajową. Nie dlatego, że
firma kiepsko płaci, aczkolwiek kiepsko płaci, ale dlatego, że po prostu średnia, najniższa krajowa mnie dogoniła, więc no, to jest takie, wiesz, taki paradoks. O, laska ma dość. Jeszcze coś tu gdzieś jest, jest regalik. Zobacz, co jest ciekawego. No, będzie, żeby tak dali ten plecaczek bym chciał. Plecaczek poproszę. Poproszę plecaczek. Dziękuję bardzo za plecaczek. Aha, to już nie ma miejsca, to już nieważne. Kichu, michu, ważne, że plecaczek jest. I jest, jest medycyna, jest i w ogóle parę innych ciekawych rzeczy jest, więc mogę teraz już wrócić spokojnie i dać laskom dychnąć. Znaczy tej lasce trochę dychnąć. Okej. Aha, czyli tu już mam wszystko załatwione. Dobra. Tak. Nie tu, tylko tu. Dobra. Czyli wracam z powrotem. Nie w tę stronę, w tę stronę. Nie w tę stronę, w tę stronę. Tak, nie, to się zgadza. Wiesz, no to kuźwa, no to my płacimy podatki. Nie wielkie sieci handlowe, nie przedsiębiorcy, znaczy przedsiębiorcy też, ale tak de facto to przedsiębiorca ma większe możliwości. A tu jest Juggernaut, dobra. Przedsiębiorca ma więcej możliwości odpisania sobie od podatku i on więcej rzeczy odpisze. Hetusiek, dzięki za lajka. I on sobie więcej rzeczy odpisze, bo on sobie odpisze benzynę, którą ty musisz kupić i nie ma takiej opcji, żebyś ty sam mógł to odpisać, bo ci nikt na to nie pozwoli. Jeszcze ci dopierdzielą dodatkowy podatek, żebyś jeszcze się za dobrze nie czuł, nie? Ty dobrze jadę? Aha, dobrze jadę. Wiesz, on sobie odpisze telefon, on sobie odpisze coś tam, on sobie weźmie auto w leasing i cały leasing wrzuci sobie w podatek. Jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. No i jakoś to tak, wiesz, jemu to idzie, nie? No, jeszcze jęczą, że mało zarabiają. No, pewnie, że jakbyśmy my mniej zarabiali, no to wtedy oni by więcej zarabiali. No to już jest... Dzięki, Hetusie. No, to jest proste. Z drugiej strony, gdyby nie... To też jest, nie można tak uogólnić, bo akurat nie... No nie wszyscy. Ja mam przykład mojego brata najmłodszego, który z tego, co wiem... Tak, z tego, co wiem, to on, zarabia, to on daje chłopakom zarobić naprawdę dobre pieniądze i nie płaci im pod stołem, tylko wszystko tak, jak ma tam być, nie? O, szlak trafił. Spadaj, spadaj, laska, spadaj! No jeszcze ten, ja pierniczę. Jeszcze ten mnie goni. Laska, wyłaź gdzieś, gdzie jest wysoko. Tam jest gdzieś coś wysoko, dobra. Może ci się uda, musi ci się udać. Dasz rady, laska. Dasz rady. Nie wiem, gdzie to ja bym mógł wyleźć z tobą, ale dasz radę. Jest, udało ci się, laska. Czy ja mam radę zadzwonić po pomoc? Nie. No nie miało mi się gdzie kurna skończyć. Szlak by trafił. A więc dzień dobry, panie inżynier. No, o jest, udało się. Udało się. Kurde. No ja pierniczę.
Jest, udało się. Gdzieś tu jeszcze coś słyszę. Jest tam. Jeszcze coś gdzieś? A, ci tu dwaj, dobra. No kurde. Dobra. Dobra. Jeszcze tu gdzieś coś jest. I guess I'm empty. No i właśnie. Udało się. Teraz trzeba to pozbierać. No. Jest mieszkanie, mieszkania to jest tam jeden pieron, bo to wszędzie jest. Raczej faktycznie, ale w samochodach w tych najnowszych Oplach jest taki cyrk właśnie z wymianami żarówek. Tu wyłaź, nie tam. Laska, nie rób grzesz cyrków. Ile mam? 6. Ale tu jeszcze mogę pozbierać. Okazję jeszcze plagę zebrać. Tego wziąć. Sprzątnąć. Okej, teraz tu mam coś. A nie, jeszcze nie mam. Gdzie ja to auto zostawiłem, ty? Tu, a tu jest, aha, o cholera. A tu gdzieś jest ta. Ty, to nie jest moje auto. Gdzie ja kurde jestem? A może tu? Nie, chyba tu. Będzie przeskradać, bo to kurde. Ty, tu jest kościół. O-o. Tu jest baza. Jedna z lepszych chyba. Szlak. Ale dobra, śrubki mogę przełożyć. Ok. Tankuj, laska, tankuj, tankuj.
Powiem ci, że to wcale nie byłoby wykluczone. Jeśli chodzi o ścisłość. Gdzie ja mam jechać? Prosto. Do góry. A chyba się ten też pomógł. Skręcić tu. Pojechać tu. Skręcić tu. No i tu bym mógł zajrzeć. Nie, dobra, tu nie będę zaglądał na razie. Nie ma tu takiego kurna łażenia mi. Wypindalać. Dobra, chodź laska, bo ty już ledwo łazisz. Dobra. Jakoś tam załatwiłem sprawę, słuchajcie się. Jakoś mi się to udało. Nie ma takiego łażenia mnie tu. A, tu jest jakiś wiadukt. Aha, to koło tego wiaduktu jest. U, nie zdążyłem. Ajajajaj. A to tu jest ta baza. Aha, widzisz pan, dobra. Na torach kolejowych. Strasznie szybko się... No kurwości. Siódme mać. Jeszcze jest, jeszcze ta horda. No ja cię pierdniczę. Co tu kurde jest? No stać tam dziady betlejemskie. Możesz kurde w dupę, no. A tam się da wydać? Da się. Tu tak, żeś wiedział. Tu jest na wagę złota. Teraz by trzeba było stąd zejść. Ale nie bardzo wiem jak, kurde. I gdzie to moje auto jest? Tam. Jak to kurde zrobić? Zleść, a nie wleść na nich. Dobra, spróbujmy to zrobić tak. Może się uda. Nie budu sru pierdut. Leć laska, leć. Póki oni się nie zorientowali. Aha, już się zorientowali. Kurde, ty to jest feral. Najgorsze to jest to, że się tego nie da się tego wczytać, nie? Nie da się tego wczytać. I teraz muszę biegiem zapieprzać i teraz muszę wziąć... Kuźwa, tam był... A, bo tam był feral i to... Ja pierdzielę. Kurat musiał mi wybuchnąć ten skurczybyk pieroński przy samej tej...
Szlak trafił, cholera jasna, muszę to... zaraz. Dobra, to... Które to było? To... Okej. Okay. Zapierniczamy na piechotę teraz, bo coś zrobić. Kuźwa, miałem cztery laski, no to mi jedna się... no nie wiem, właśnie aż tak do takiego stopnia nie doszedłem nigdy, ale... To jest tu. Pięćset metrów, dobra. Spieprzaj. Cholera durnowata. Chyba tak, no bo to inaczej się nie da, nie? No. Tamten feral najgorzej dał, bo co? Słyszałem, że coś właśnie coś darło, ale nie zauważyłem, że to kurde, że ten feral tam łaził. No i dać do pasnego. O, arkiem, o, mam. Uż, kurwa, ścieś umemać. Ledże, laska, kuźwa, ledże, a ledże, spierniczaj. Kurwa. No ja pierniczę, jeszcze jest. I feral, ja pieprzę. Chyba to jest gdzieś drabiny są. Leć laska, leć, bo nie zdążysz, bo cię ten feral dopadnie. Dobra, jest, udało się. Strzela po wszystkim i na nie po tym, co trzeba. Kuźwa, co jest grane? No wiesz, ale ja tam mam auto i to jest najgorsze. No jeszcze mi się pistolet rozpieprzył. No teraz jedyne, co mogę zrobić, to kurde zapieprzać z powrotem po jakąś inną broń. Chyba tak trzeba będzie zrobić, bo wyłaź laska, pieprzył to wszystko. Co tu jesteś? O, szlak by trafił. Co jest grane? Co się tu zaś nachachmęciło? Kuźwa, że tam tyle dobra wszelakiego zostało, to się tak nie da. Okej, z tej strony mam to auto? Z tej. Dobra. No i chudna dupa teraz. O ja pierniczę. Oj laska. Nie. Ty. If anyone's listening, maybe you could give me a hand.
Jest, dobra. Tak, to jest podpięcie do prądu. Musisz mieć uprawnienia i musisz mieć, znaczy uprawnienia do jednego kafała. Wystarczy w zupełności. No i teraz się to wszystko ciekawe, ten. Dobra. Kylie. O ja pitole. O kurde. Czekaj. Dobra. Konstrukcję zrobimy z ciebie i już. Żadne. Różesz się, kuźwa. Co za kimpa. Dzięki. Dobra. Zaraz. 30, 30. 12. Okej. Okej, chodź łaska. Teraz pytanie jest takie jeszcze następujące. Ile mam benzyny w tym aucie, ale to już pieprzył. Ile ja mam w tym aucie benzyny? Dupa nie mam. Kuźwa. Teraz muszę, nie wiem czy, nie, nie uda się. Cholera jasna. Gdzie jest benzyna? Nie. Tu jest. Kurde, czy tam tyle rzeczy zostało. Ty, wysiądź. Chciałem, żebyś dotankowała, a nie wsiadała na pakę. No, tak jak to robił ten, nie? Jaś Fasola. Granat do puszki z farbą, dziękuję. Dup. No, oczywiście. Muszę tu gdzieś skręcić. Aha, tu jest ten pieprzony feral. Tu? Chyba tu. Jest ten pieprzony feral. Naciskiem na chyba. Guzik miód. Hehehehehehe
Jeszcze tu coś łazi. O. boją się, teraz się wszyscy właśnie bardzo boją tego, wiesz. Bo jest potworna, jedna wielka potworna dezinformacja. Nie ma, wiesz, żadnych informacji takich, no żeby było powiedziane, że jest tak, tak i tak, kurde, a nie. No i sorry, laska, widzisz, tak to się zrobiło. Ups. Nie mam miejsca. Czekaj, zrobimy tak. Tu wywalę. Tu wezmę. A to tak, no to jest jedyna pewna informacja, to jest siedzieć w domu i to jest wszystko, nie? Kurde, no to by można było... O, ty, co ja tu mam? A nie, mam taki sam. Dobra, to wyrzucę. Wezmę to. Zobaczę, co tutaj mi zostało. Czy tu mam... O, widzisz, mogę coś tu wyrzucić. Dobra. To. To. No, ja mam do piątku zwolnienie. Do przyszłego piątku mam zwolnienie. Nie wiem potem co dalej, bo przecież... No. Nie. To nie wolno. Okej, to chyba by było tyle. No sorry, laska, że widzisz. Tak wyszło. That's a lot of stuff. Tak, a nie mam, zostawiłem tam. Cholera. Czy ja, kurde, wszystko stamtąd pozabierałem? Czy zostawiłem sobie tutaj jeszcze tą? No to jest całkiem możliwe w moim wydaniu. Okej, sorry, James. Nie. Aha, dobra, to mogę wziąć. A, czyli wziąłem. Dobra. No, to nie jest tak tragicznie. Co prawda. Ups. Nie, no może się to uda. Jakoś to jakoś pomalutku. Ty, no poczekaj, ty. Laska, poczekaj. Kurde, że odjechałem normalnie od mikrofonu. No widzisz, laska, i tak się porobiło, że... Ale przynajmniej masz lekarstwo. No, dobry, no wieczór. No wylazły, kurde, widzisz, no i co jest. Gdzie ja mam?
Aż lat pieruński. Dziad. No jeszcze ten, no kurna. Pierniczę was wszystkich. Wyłaź. Co ja tu mam teraz? Czy ja tu mam jakąś tą? Mam. Aha, dobra. To. Dobra. Wszystkie chore. No. Zanim muszę kogoś znaleźć. No, już nie jest sfrustrowana. No proszę uprzejmie. Co jest w bazie? Nie rozumiem tego. 11. 7, 8. To jeszcze mam. To mogę rozbudować, nie mogę, bo potrzebuję 6, a mam 11, aha, i nie mam wody. Kurde, źle. Wiem, mam ściągnięte, zainstalowane. Właśnie tu Hetusiek mnie namawiał, że będzie tego, że czeka na live'a, ale na razie tak, szczerze powiedziawszy, to tak to z pewną dużą dozą nieśmiałości do tego podchodzę. No i teraz trzeba było zrobić tak. No i już się zrobiło 8. Ale ty nie masz gorączki, dobra. Teraz tak, ciebie laska. Aha, nie mam, dobra, to by było do zrobienia. Sześć. Aha, ty, dobra, nie jest źle. A tego badziewia to ja trochę miałem. 12, 11, 12, 6. Nie jest źle. A tu mi daje 1. To i tak jestem do tyłu. Musiałbym mieć jeszcze 1. Mam 5 łóżek, a po cholerę mi jest 5 łóżek. Muszę poszukać jeszcze jednego. Jeszcze jednego tego. Ale dlaczego on mi tu pokazuje to? Kurde, bo dopiero nie rozumiem tego. Coś nie wiem, czy coś mogę rozumieć. 6. No właśnie, wiesz, też no, pasowałoby to sprawdzić, ale kurde, no. Modyfikacja, ty, no przecież to przetargałem. A nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Ja pierdzielę, tu jest ten Juggernaut i Feral. Ja pitole. Kurde, no granata jakiego trzeba by było tam wziąć i wypiżyć w nich. Tu są tylko, tu ich jest 3. Okej, dobra. Wiesz co, laska? Nie. Tobie dom pospać. Chodź ty, laska. Ty? Nie. Dobra, ty chodź. Ty się nawet nie zbał. Z te szczelanki i inne podchody zdaje się, bo ja dobrze pamiętam, gdzie to się szło. Tu. Proszę, jak ładnie oświetlone, ile świeczuszków postawione, jaki klimat piękny, koniec świata normalnie. Normalnie koniec świata, panie dziejku. Dobra. To weź. No to jest fajne, tylko nie mam tego amunicji. Poprawiają cały czas, powiem ci. Olek, oni poprawiają tą grę i to jest najlepszy numer w tym wszystkim taki, że oni ją naprawdę poprawiają. Wyszły, odkąd ja w nią gram, odkąd ją mam, to ja już ściągnąłem
chyba ze trzy, nie wiem co to było, jeden był jakiś duży patch i tam podobno dodali jakieś mapy, no bo tych map jest dosyć sporo, a jeden był, a teraz były dwa albo trzy takie malutkie, które nawet nie wiem co to było. Więc coś tam, znaczy w ogóle się nie je, musisz mieć tu, w tym miejscu co jest, musisz mieć żarcie w bazie. Jak masz w bazie żarcie, to one są, oni są, wiesz, najedzeni, nie ma problemu. Musisz bać po prostu o to, co jest tu. Czyli benzyna, materiały budowlane, naboje, medykamenty i żarcie. No właśnie, ja go tylko odpaliłem na tyle, że zobaczyłem, rozumiesz, ten, jak to wygląda, ale to jest kooperacja. Tam może czterech gości naraz grać. Tylko nie wiem właśnie, jak to wygląda, ale we czterech tam wybiera się klasę, wybiera się jakieś tam popierdełki i... Aha, ty jeszcze, gdzie to jest, ta medykamenty są. O, właśnie. Ty, nie chcę trzech. No dobra, niech będzie. Trzy granaty mam, ty, ale ja. Granaty, dobra rzecz, nie? O, widzisz, elegancio. Elegancio troszeczkę, to idziemy tam. Idziemy na tłuc z hordzie. No nie da się. Musisz wrócić do bazy i nie ma czegoś takiego, na przykład jak jest, jak w niektórych tych jest szybka podróż. No tego nie ma. Dobra, to. A tu jest co? Ty, tu jest coś jakieś. A daleko to jest? Kurczę, kilometr. Dobra, najpierw zróbmy sobie porządek z tym. Okay. Żeby oni mi się tu już nie pamiętali. No, dziękuję. Co ty mi tu będziesz, kurde, do gościu kolorowy głowę zawracał? Idzie trzech, oni w nocy są szybsi. W cholerę szybsi. Ale jest na nich sposób. O, taki właśnie. O, taki właśnie. No, ciebie już nie będę tak, tylko ciebie zrobię tak. No, w ten właśnie sposób się to załatwia. No tak, tylko tam jest. Tu są, no właśnie. I on już mi tu zapieprza w moją stronę. O, właśnie idzie. Co trzeba? Poszedł tam.
Ty? Niemożliwe. Trafiłem z kurczybyka w łeb. Czy to są jakieś strzały? Nie ma. Ale tu trochę jest. Tam jest to bydle wielkie. Chyba jedno. Zostało mi 12. No, muszę to zrobić trochę porządku, bo się ten bajzer zaczyna robić normalnie. Panie. A to mi się nie podoba. No właśnie. To panu już podziękujemy. Ja pieprzę dwie hordy, no niemożliwe. Panu już podziękujemy w takim razie. Dobra, zaś strzała poszła się kochać. A jakby tak wziąć? Aż muszę sprawdzić. Kurde. No szlak trafił. No ja pierniczę. Spoko, laska. Dobra. Tak. To jest inny dochód. Jak najbardziej. Chyba, że go ukryjesz, bo nie wystawiasz żadnych faktury, ani rachunku, ani niczego, no to wtedy bierzesz z ręki do ręki, no to wtedy, wiesz, jest ciężko udowodnić. No, takie coś, natomiast... Aha, dobra, bo to nie... Natomiast samo to... no... Raczej chyba nie. Nie, znaczy nie jest opodatkowana. Wiesz, to też wszystko zależy od tego, komu, gdzie, jak, co i tak dalej. No jajo, te. 11, no kurde, tu. No muszę zrobić to. Co, dodało mi? Dodało mi, ale jaja. 30 sztuk mi dodało. Kurde, ty to ten. Rozpieprzę auto.
skrzyszczały, co prawda się paść, ale nieważne, ale laski se dały radę, no to nie jest źle. Jak jest, tylko gorzej z autami, bo zdaje się, że trochę je chyba rozpracował, a nawet nie. A nawet nie bardzo. To nie jest źle, nie jest źle. Dzień dobry, Subasot. Dzień dobry. Taki jestem zajęty, że tam nie zauważyłem, że to tak ładnie mówi dzień dobry. Tu jest dwóch skranimerów i ten. Amunicja i żarcie. A tu nie ma nic. I teraz gdzie jest ten? Ten doktor. Ja piernicze chłopie, to żeś już sobie bliżej nie mógł znaleźć. Ty, ale jakby tak tu pojechał, tu, tamtędy, to może by to jakoś objechał, nie? No, przecież, że tak. A w ogóle ludzie są durni, no nie? Że kuźwa, to, co to problem jest zrobić coś takiego, no? Coś to... Aha, nie tak miałem zrobić, tak. I tak. No i taś nie kawał świata. A co tu jest coś? Dobra, no jedziemy tam. Aha, ale nie wiem, czy mam benzynę. Kurde, no. Pytanie, ile ja tu mam benzyny? Raczej mało. Dobry wieczór, Hubert LFC 123. Matko Przenajświętsza. Dzięki Hubert za follow. Właśnie nie można się takich normalniejszych wziąć, kurde, no. Dobra, to teraz zatankuj. I jedziemy, bo to się trochę, nawet się tak bardzo nie drę i ma fajnie ten, no, wiecie, pojemny jest nawet dosyć i tak się nie drę. Panie, to full prawie. Okej, zaświecę światełka. Aha, i teraz muszę jechać tu. Kurde, w dupę z tym objeżdżaniem jednak. Tu jest do dupy, powiem wam. Na tej mapie, bo tu jest bardzo dużo. No nie, laska, jedź. Kurde, dwie hordy, a ta się tu bawi normalnie jak. No co mi się to podoba? I teraz tak tu. Chyba tak, tędy. No chyba tędy to było. Nie. Need help, ja też. No nie, laska, proszę cię. Dobra, to trzeba zrobić teraz tak. No. Dobra, pan stukający się odstukał. Czyli jednak tędy nie dojadę. Ja się kurna zawsze muszę pogubić, no. Ja pierniczę. Nie. Nie, nie udało się. Jeździ, ile on pali. Matko Przenajświętsza. Cóż, przejechał, kurde. 300 metrów i kuźla, patrzcie. 1/4 zbiornika poszła. Już 1/3 właściwie chyba. Kurde, może się doktor przyłączy, nie?
Nie! A się nie zdążyłem. Horrera. No ja pierniczę, ile to pali. Nie no, sterowanie tutaj to jest naprawdę masakra. O, udało się. To podejrzewam, że wiesz, gdzieś ktoś wynajmuje coś i powiedział, że nie zapłaci. No i ktoś próbuje teraz to... No chyba, tylko że kurna chata w nocy. Nie lubię robić w nocy. Wyłaź. Szybko i uciekaj. Szczęście. O, właśnie o to chodziło. Odstrzel dziada. Straciłem szczałę, co prawda, ale... Dobrze, gdzie ja tu mam coś poszukać? Tu, aha, okej, tylko sobie tak teraz... No, wiesz... Mam takich, co sam wygląd wystarczył, nie? Dobra, weź sobie to. W tej grze jest taki, powiem wam, myk, jakby ktoś tego chciał, to jest takie coś, że najlepiej jest, jak się gdzieś przyjedzie autem, szybko wysiąść i spieprzać od auta, bo to nigdy nie wiadomo, co się przypałęta. Z drugiej strony szybko wysiadłem i laska poszła do Abrahama, nie? No, ale... O, czyżby może tu coś, tak, poprosimy. First aid, poprosimy. Coś mi tam za źle się. O to właśnie chodziło. Trzeci. Dobra. O, to właśnie o to chodziło. Dobrze, teraz gdzie? Gift a portable generator to brand. Nie wiem, jak się to czyta, nie wiem. Aha. I take carry, dobra. Wiem, Raska, że to jesteś I take carry, tylko teraz pytanie. Coś mi tu wracało. Gdzie ja mam ten swój śliczny pojazd? Gdzie ja to tu zostawiłem, ty? A gdzieś tam daleko. Nie to, kurde, ty. Nie żyj teraz lekarstwów. A tu jest coś łazi. Dobra, spróbujemy go tak. Jak to? Sneaky fuckersko załatwić. Coś bym pograł potem jeszcze o 22, ale nie wiem w co, za cholerę niejako. W to mi się jakoś tak nie chce. O, Karol. Ło kurwości siódme mać, ty. Dzięki, Adrian, za lajka. Ja pierniczę, ty. A więcej to was tu mamusia nie miała? No ja pitole, no i teraz trzeba tu jeszcze zrobić porządki.
No bo przecież jak oni mi się teraz zlezą, jak będę tam wracał. A wiesz co, spróbować zawsze można, no w tym. jakoś tam dywizja szła w miarę, jak żeśmy grali, nie? Tylko nie wiem, czy się odpali na dwie osoby, bo... Nie kiwaj się. Ja cię bardzo proszę, nie kiwaj się. Bo mi przeszkadzasz w celowaniu. Ja tu się kręci taka mała horda normalnie. Kunia zezarły. Nie, to krowę zezarli. Przynajmniej dzień się robi tu chociaż. No ale sprawdzić nie zaszkodzi. Nie zamykaj. Tu jeszcze jedno, bierz to. No właśnie. Pięknie. Elegancka łaska. Mamy następne materiałki budowlane. Teraz można jeszcze zajrzeć tu, jak już tu już jestem, to już zajrzę. Kurde, chodzi za mną cały czas ten. Ale nie, no nie mam kasy, nie wiem kiedy będę miał kasę i w ogóle. W robocie powiedzieli, że mi nie zapłacą, bo o kurde w dupę, ty to jest ten idiota tu. Granatem by go, ale... Ale mogę tak... Może się tak w ogóle wycofię. Na z góry. A jakie zadowolone wszystkie są, ale jaja. Na z góry upaczone pozycje. Okej. Okay. Panu też już podziękujemy. Coś ja tu mam z tego tytułu. No to co wiem, że mogę kopnąć, ale to mi to da, że go kopnę. To. Kopnąć to ja sobie mogę i co z tego? Czy tu coś jest? Nie, a tu? Oprócz tego idioty? A dobra, idiota jest daleko. Aha, tu jest wybuchowy. Tu mogę otworzyć? Mogę. Zaraz, pomału, spoko. Kto się zaś wkurzył? Aha, settlersi jacyś się wkurzyli. Dobra, pomału, spokojnie, zaraz tam. Nie, tu jakieś shotguny są. What's your mayonnaise? I can't carry that much. Mhm. If only I had room for it. Tu. Dobra, coś tam jeszcze dostałem. Enklawa jeszcze dostała jakieś coś. Aha, dobra. Chodź laska. Zaniesiemy sobie to do auta. Ty, tu jeszcze jest screamer gdzieś? Ja pitole, niemożliwe. No jest, ale jaja. No ale szkoda tyle dobra wszelakiego marnować, no ja pitole, no szkoda, no.
Amunicję mam, pistoletu mam w 3 i trochę to na razie nie chcę. A, to mogę jeszcze wrzucić tu. Dobra. To wrzucę tu. I spadam stąd, co będę tu siedział jak ta głupi. Ta głupia jakaś, nie? Laska. Robimy stąd wypad i już. No i to było piękne, tylko teraz tak. Pytanie, bo się nie zobaczyłem. A tu jest co? A tu jest zamaskowanie. O, ciur, majonez. Ale muszę gdzieś w tamtą stronę jechać. Jej, no weź. Dobra, tu. Aha. Chyba do tego. Strasznie te auta hałasują normalnie. Kurde, nie wiem, no ja nie wiem, co dzisiaj chcę w ogóle w jakieś zombiaki następne grać, bo zaczynam mieć dość trochę tych zombiaków i namiętnie. Ty, coś do mnie strzelało? Nie. Chyba. Nie udało się. Udało się. Aha, to jest koniec. Okej. No raczej nie bardzo. Zaraz mi braknie benzyny. Zaraz mi braknie benzyny, dobra. Czyli trzeba gdzieś się zatrzymać. Najlepiej w miejscu w miarę. Teraz tak, tak. Tak mówię. Oki. Dobra, ty już mi nie jedziesz groźnym. Na razie. Nie możesz se trafić, tak? To traf se, tak i już. Nie ma szkoda. Ej, laska. Niebieska, czekaj no. Nie chodź tak szybko. Mało muszę cię dorwać. Dobra, plus 5, oki. Teraz muszę jeszcze tych tam wytłuc. No tak na wszelki wypadek, żeby nie było, żeby tego. Testerzy wierności, tak. I powiem ci, że gdyby było ciekawiej, to ta usługa jest coraz bardziej popularna. Laski wynajmują laski, żeby sprawdzały, czy gościu jest wierny. Zabij. Dobra, okej, dziękujemy. A goście wynajmują facetów, no i... Too many Zed infestations out there. Hey there. I've got an offer you might be interested in.
Can we meet up? Aha, dobra, okej. Czy ja mam wobec Glenna? A mam, dobra. No jest takie... Ty, no nie zgubiła nic, kurna chata. No, chyba, że tak, no w związkach tej samej ci to też facet wynajmuje faceta. No inaczej się, kurde, raczej nie da, nie? Laska mogłaby się lekko naciąć. Znowu się pojechałem, ja w tę stronę co trzeba. I znowu będę oczywiście jechał. Uch, piękna seria. Co to auto takie jakieś dziwne? Chodzi jakby nie mogło naprawdę. Uś, uś. Uś, a nie. Wysiadaj szybko. A przynajmniej jest benzyna. Udało się. Nie udało się. Udało się. Udało się. Udało się. Zbierać, bo szkoda. No praktycznie biorąc, tak, nie znam się. Udało się. I udało się. Dobra. Plaga. Można wziąć. Ups. Głosy, panie. Witaj, Macieju. Jakub Lepiecki. Co wy się tak wzywacie? Jeden drugiego. Aha, miałem ten. Barwał cię chyba gdzieś mam. Okej. Okay. O, tam leży jakieś jedno badziewie. Okej, okay. Otwórz. Nie to, tylko otwórz pierdol. To weź, to weź. To połóż tu. Okej. Okay. Z kim mam trochę? Nie, z Charlesem nie będę gadał. Gdzie ten Brand się poniewiera? Ty, gdzieś ty jest, gościu? Jest. Proszę cię bardzo. Coś mi dałeś? Nie dałeś mi? Zaczęło mi nic nie dałeś? No wiesz, to się odpi, to ty, to coś jest. Ale my... Dzięki. Czy coś jeszcze mam tutaj? Jakiś broadcast.
Mysterious, co to jest? Nie wiem, ja bym to chciał, ale mam za mało. Kurde, mam tylko trzy laski. Potrzebuję kogoś zwerbować. No, aha, tego się nie da. No, ten jest tylko jako follower. No, proszę uprzejmie. Jest, no wszystko jest, co ty myślisz. Mój znajomy, ale to było lata temu. Z takiego właśnie procederu kupił sobie samochód, mieszkanie. Odłożył dosyć sporo pieniędzy. Także... Aha, miałem tutaj, tu jest chyba... Tu jest ta? Dobra, to idę do... Ja tu mam jakieś... panie, muszę to wyłożyć, bo... Że jakąś benzynę znaleźć, bo przecież nie dojadę do chałupy. O, materii jedyny. Co ja mam teraz zrobić? Zaraz. To? To wywalę. Kurde, nie da się. Muszę coś wyrzucić. Co to jest? Box mine? Nie, no to ten. Amunicji szkoda. No kurde, śrubek szkoda. Ale... Dobra, trzeba to zrobić tak. To... No dobre. No przecież nie dojadę, cholera, do tego. Dobra, to zrobimy to tak. To najwyżej wyrzucę, ok. Teraz tak. Teraz otwórz to. Weź to. Ok, teraz chodź tu. To wywal. Ok, teraz. Dobra. To otwórz. Pum, to włóż i lecimy po benzynę. Bo bez benzyny to wydaje wrócę do domu. Kurde. Kum cyk. Łoż w mordę jeża. Tu jest jakaś benzyna chyba. Okej. Mam nadzieję, że jest. Coś jest. Z naciskiem na chyba. No słuchaj, no jak nie, jak tak. No różnie, no facet też czasem ma inteligencję poniżej pasa i nic na to nie poradzisz, nie? A piernicze. Kurde. O właśnie, o to chodziło, żebyście by się mi tu na chwilę zatrzymali. O właśnie. I teraz mogę was po prostu, kurde, odstrzelić. Bez żadnych... O właśnie. O, panie! Chodź w mordę jeża. No nie zeskakuj, pierdoło, dzień dobry, ty! No weź... Byłaś tu. No jeszcze mi tego brakuje. Dobra. Aha, odstrzeliłem mapę.
trójka, to nie jest tak źle. Już tylko dwójka. Dobra, ty już mi nie będziesz bruździć. Okej. Teraz jeszcze ty. Dobra. Ty. Dobra. I ty. Jeszcze coś tu jest gdzieś. Cholera jedna. Pozbierać amunicję. Kurde, nie mam miejsca, no. Dobra, zatankujemy. A, moment, jeszcze tu. Szkoda amunicji. Zostawiać. Dobra. To byłoby chyba wszystko. Gdzieś mi to coś uciekło, ale... Już nie chcę mi się teraz już latać szukać. A teraz... teraz muszę wziąć jeszcze... tak, zatankować złomek. Złomka zatankować. Okej, okay, na full. Pozbierać tamto, bo tamto jest potrzebne do... Tu są książki. Mociul, majonez. Ty, ale ja tu chyba wszystko zrobiłem już. Gdzie to było? Tu. Dobra. Bo to jest przydatne bardzo. Jeśli chodzi o ścisłość. Okej. Okay. Dobra, chodź laska, bo widzę, że ty już zaczynasz się przewracać. Kardio poszło w górę. Pięknie. Jeszcze na razie mi się żadnej nie udało wytegować tak, żeby to kardio zrobić jakoś w miarę rozsądnie. Okej, okay, teraz jak ja mam tu jechać? No nie, tędy to raczej... Aha, nie, dobra, na skrzyżowaniu potem. Tu i tu. Okej. Do skrzyżowania, na skrzyżowaniu w lewo. Jak zwykle, muszę się najpierw zastanowić. O, skurczywy kwerel. O, i ten wielki, skubo nic. Strasznie ich dużo. O, nie udało się. Co, jeszcze mnie gonisz, cicho bądź. Nie krzycz. No i patrz, trochę przejechałem, kuźwa, już nie ma tyle benzyny. Głupie to jest strasznie. O kurde. O ja piernicę, ale żem se uciekł. Siekierka mi się psuje. Wszystko mi się psuje. Nie no, przecież jak następna mi się zabije, to chyba się zabije normalnie. Gdzieś nie zauważyłem skurczyby kopierońskiego. Okej, okay, jeden poszedł. Się paść. Drugi. Trzeci. Czwarta. Jeszcze jedna została. Piąta, okej. Okay. Urzesz w mordę jeża. O, znowu dostałem plagę. Przynajmniej chociaż tyle dobrze.
Zostało mi tu jakieś coś. Czy przepad? No, w końcu one przepadają po trochu. Wdychała się binno gazu. I ją trochę zagazowało. Spróbujemy się tu tak. Dobra, teraz tu. Panie! Kto to kurna wymyślił takiego? Tak, a kredyt poręczony na 200 tysięcy na przykład, nie? No i ktoś zadowolony. 200, nie, tam 4000 wziął. A panie, tyle kasy zarobiłem. Za nic. Jeden podpis, po wszystkiemu. A potem masz po wszystkiemu, kurde, dostajesz ty, fera. No nie chciałbym się rozpieprzyć jeszcze bardziej. Bo to mogłoby być bardzo niemiłe. Tu się nie da, to kurde górzyste jakieś takie. Sru. Aha, i teraz tu chyba mam skręcić. Tak właśnie. Śliczne to było. O, nie wiem, że... Kurde, chyba nie tu skręciłem, gdzie trzeba. Chociaż chyba może tu. No, chyba nie tu. Ale myślę, że jakoś dojadę. 240. No, tu jest ta baza, tylko że nie mam jednego gościa. Tu jest samochód. To jest stacja benzynowa i... Aha, dobra, już będzie jestem. Jak to auto tu stoi, to już będzie jestem. Chyba. Co ich tu wytłuka? Aha, dobra, bo tu jest to serce. No oczywiście, no bo jak rzeczby inaczej. Jak rzeczby inaczej. No, z balaski już tam trochę niezadowolone są, że tego... Wysiadaj. Dobra, chodź laska. Teraz zrobimy tak. Otwórz. Przede wszystkim to, to. To jeszcze zostawię. A jak wygląda sytuacja? Panie, ale żarcia mało, ale nie jest tak źle. Czekaj, ja tego żarcia mogę tu zapakować. 2 z 15, a tu jest chyba 6 w tym. Dobra, właściwie to nie tak zrobimy. To, co to jest? Sure. So now we can check get robbed off the bucket list. All right, you're up. Dobra. Teraz muszę jeszcze im dać żarełka, puk. Przejdź. Weź tu, do tego złoma.
Właśnie. Ile jest? 5. Czyli mogę dać w całe. I to jest właśnie problem, bo teraz już powinienem mieć bazę i 4. Plus 5 jest influence, dobra. Warlord, dobra, to gdzie ta żołka jest? Co mi tu kurna łazi? O, zaś, buy followers. Sam się followersuj. Teraz tu jest. Czemu to mi się tu świeci? Tu jest dobrze, tu jest minimalne, ale i tak muszę poszukać. Kurde, no. Tu, gdzie to jest? O, tu. To jest fajne, ale potrzebuję, miałem 4 osoby, na jedną zadałem się zabić, tak głupio. I teraz muszę znaleźć kogoś, no nie wiem kogo, kto by się do mnie przyłączył. I tu jest problem. Tu już wszędzie byłem. Ty, że tu też już byłem. Ty, a jakby tutaj do nich uderzyć? Okej, ty weź. Ale nie ty. Jest, wiesz, okej. Co się wściekasz, durno? Co? Coś mi tu łazi. Co ja mam tu zrobić? Aha. Gdzie ta Rebeka polazła zaś? A była tu dopiero co. Kurna chata. Laski, z wami to tak robota jest normalnie. No przecież... Ty, ona w kuchni chyba siedzi, dobra. Tu, tu. Ciemno tu jak w życiu w dzień. Jest w kuchni. Cześć, laska. Keep your head on. Ty, was lost in. Gdzie mam iść? Najpierw muszę wziąć sobie... Proszę Państwa, że aha, mam pizdoleta. Ale muszę sobie zrobić tak to, wziąć to. To i to z powrotem. Tu mam... nie to. Je, dobra. I... Dobra. Jest ok. Dobrze, teraz mapa. I co ja mam zrobić? Aha, tu mam iść. Okej, dobra, tylko że najpierw trzeba... Idź spać, laska, idź, idź. Teraz pytanie, gdzie oni mi tu lezą? A nie, oni lezą mi tam gdzieś u góry, dobra. No kurna wytłukę, dziadostwo to mi wyłazi z powrotem, ale to... Chyba dlatego, że... Dopóki nie... O, właśnie, ona sobie może tak. O, shooting się poprawił. Ale i tak jeszcze jest kiepsko. Gdzie ja tu mam? Co ja mam tu zrobić? Aha, mam wejść tu. Do sklepu po coś. O, tu coś jest.
just want to talk, okay? Feels good to take out the trash. They won't be bothering us anymore. Co? Nie wiem, o co chodzi. O, mam zepsutą maczetę. No i co ja mam teraz zrobić? Ten wziął i poszedł. Montalvo, no ja Montalvo, ta ledwo żyje, to nie. Muszę z powrotem wrócić tu. No potem, o, tu jest jakaś benzyna. Aha, to jest chyba ta bocznica kolejowa. A dobrze, bo ona jakoś tak szła, potem tak i idzie tu. Ja pierniczę, no tego tu jest od groma. Bluter. Ty, a nie, czekajcie, no, nie wiem, która jest godzina. 247, może się uda. Metrów, no. No powiedz, podbiegnij laska troszkę. Poćwiczymy kardio. Tylko czy tu nie ma przypadkiem jakiegoś bodziewia? Tego właśnie nie wiem i to jest najgorsze. Nie wiem, czy tu nie ma przypadkiem jakiegoś badziewia i... O! No jak miło! Proszę bardzo. O! O proszę bardzo, no patrzcie się, ale jaja. I tam jeszcze jest jedna strzała, no. Tylko po co? Jak bez... No nie, no tam to nie ma sensu iść przecież. A jak ja bym już tu przyrost? No i laska. Jakiś osiołek ładny tu jest. No właśnie, i teraz by najlepiej było... O kurwości, tam jest screamer. Krzykacz znaczy się. Skrzykacz tam jest. Jakby skrzykacza spróbować tak... Skrzykacz nie weźmie. O dupa. Nie to... Nie ten cel, nie to oko. Kurde. Marnuję tylko amunicję. Panie, ale jebno. Że tak powiem. No, teraz już gacyłem, wreszcie. A tu mi gdzieś idzie druga horda. Dobra. Dzięki Krzysiek za lajka. Teraz zatłuc. Okej. Cholera, mało tych jest. Strzał nagubiłem. Ile mi zostało? 13. To raczej do dupy. Ci sobie gdzieś poszli. To już byłem wszędzie, to już. To muszę sprzątnąć. To co jest ciekawego. Serce plagi. No dobra. Chodźmy stąd laska, bo tutaj tak nic nam tu nie da. Aha, moment, ale tu jest gdzieś jakieś...
jakiś tu. A to jest tu, okej. Chodź. Może się ktoś przyłączy. O! Widzicie, jak miło to, to leżą sobie tu bełty na drodze. No to co, żem pogubił. Tak se nie trafiłem, nie cyliłem se i żem se pogubił. Takie to roboty są. Hey, amigo. Kurde. No, nie masz nic ciekawego. Kurde, chętnie bym ci podebrał jakiegoś jednego gościa. No, nic z tego, no. Co ty masz? Strzelać za bardzo nie umiesz. A ty poczekaj. Pokaż. Ty jest niezły. Nie tak. Mam 584. Dobra. Chodź. Tak jest. Ja żem jest szefem. Chodź. Gościu kolorowy. Coś muszę teraz z nim zrobić, bo jak ten... A czekaj, a jak z nim pan? Nie. No teraz muszę coś zrobić. Ty, a może by tak wziąć tutaj i spróbować? Tylko mi się rozlata maczeta. A mam jakieś granaty? Kurde, nie mam. Maczeta mi się rozlata. Ale można by było spróbować to serce załatwić. Nie, to trzeba iść po granata. Dobra. A dobry wieczór. Gospodin Grodzki. Dobry wieczór. Jak ja tego dawno nie widziałem, o mater jedyny. Nie łam. Która jest? Nie, 254. Nie wiem co. Coś będzie, ale nie wiem co jeszcze, kurde no. Dolecę sobie spokojnie do tego. No dobra, nie bój się Raska, chodź. Trenuj. Trenuj bieganie. Ja chcę sobie od razu naprawić, żebym sobie nie zapomniał. Zgrabne laski, nie wiem właśnie, kurde no. No nie wiem, co tu zrobić. No nie mam zielonego pojęcia, kurde no. Szlak. Hey there, how's it going? A w pariatkę, gospodin, w pariatkę. Spasiba. Ja o czym płacho gawarił paruski. Ja o czym dawno uczył się etwo języka. Kurde, ty, nie jest tak ze mną jeszcze źle. Dobra, to teraz tak. Tu. Napraw, okej. Właśnie dlatego fajnie się pisze na tym, na albo klawiaturze ekranowej, tylko że znowu do dupy, bo tam tą myszką się namachasz jak głupi, nie? Albo na smartfonie, gdzie... kuźwa moje kolano. Ciepka mi się coś zablokowała. Albo na smartfonie, gdzie masz spokojnie przełączanie. Zresztą jak znajoma przywoziła z Ukrainy witaminy. Kuźwa, oni mają rewelacja witaminy. A pchają się kretyni do tego, do Unii. Zaraz będą mieli po witaminach, po wszystkim będą mieli. Czy ja bym mógł teraz to zrobić? Chyba nie bardzo. Nie. Dobra. Która jest? 256. No to już nie ma sensu. No to mnie to sobie specjalnie przestawiłem na ukraiński klawiaturę w smartfonie. Czy no, przestawiłem. A ustawiłem sobie, tak? No i powiem wam, że to nawet jest ciekawie. Wychodziło ty. Tu, ale no nie mam tego jednego gościa. O! W potrzebie. Ty.
To dobra, ile tu jeszcze sobie zrobię to. Chodź, gościu kolorowy. Chodź. Jedziemy. No nie będziemy jechać tym, tylko pojedziemy tym. Czy ja tu coś mam tak w ogóle? Benzyny. O ile ja mam benzyny? 12 z 15. Nie, no ty, to nie tak zrobimy. Czekaj, no, laska. No weź to otwórz. Dobra, teraz weźmy to tak. O matko, ale to mam. A, dobra. Gdzieś ty, kurde, po las? Chodź tu, młotku pieroński. O matko święta. Kuźwa, jeszcze... No feral mi się tu przytalepał. No nie cię szlak. Muszę bez skrzyżowania i na skrzyżowaniu teraz tu. A no fuck up, dude. Okej, wysiadać i spadać. Ja pierniczę. Więcej po prostu mam się nie miała? Dobra. To w dupę. No, tego to trzeba. Tego jeszcze też sprzątniemy, żeby nam nie bruździł. Okej, okay, tu jest bełt, jest bełt. Jak jest bełt, to czego wziąłeś? Szkoda marnować amunicji, nie? No nie miałem tej przyjemności, powiem ci. Ja teraz... no nie, miałem o tyle, że w liceum, ale z kim ja mam pogadać? I co? Okej. Ty. O mordę jeża. No to ja to mogę teraz jeszcze tu zrobić, chyba. 500, a mam 489. Dobra, a ty, to się przenosimy jeszcze na koniec. Natomiast w liceum też nie miałem za bardzo, bo miałem niemiecki. No i tak trochę, powiem szczerze, trochę ciulato, nie? No ale, co pan kurde zrobisz, nic pan nie zrobisz, no. Ty, jak oni, jesteśmy teraz we czwórkę. Chodźcie, ludzie, goście kolorowi. Dobra, nic nie będę tu szukał. Chodźcie, goście kolorowi. Siadamy i jedziemy. Ty, a tu nie ma chyba... Nie, nie ma, przecież to wszystko przekopałem chyba. No i tak miałem. No jeszcze miałem do wyboru francuski na przykład, więc... No co? Nie? Okej, okay, dobra, chodźcie.
Pojedziemy z łomem. Pipcył to, ale do złoma się zmieścimy wszyscy. On jest trochę rozpipcony, ale... O kurde. Ja pierniczę, no to faktycznie ty. Gdzie to jest? Tu. Okej. No, tak to jest, no. Tak się w życiu czasem plecie dziwnie, że wiesz, no i cholera. Co zrobić? I już będę miał nową bazę przynajmniej. O, jaka fajna. Co tu, gdzie to mi coś tu? Zmieni tu szurcy, wyrcy. No, taką, takie to rozumiem. Dobra, już mogę to zająć? Nie ma tego problemu, proszę Państwa, ponieważ zrobimy tak. Tu. Dobra. No. Okej. No i jest super. No, teraz mogę tutaj już rozmieścić mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Minus jedno mam, dobra. Tu mogę zrobić... Nie. Co to jest? Nie. Kurde, mało mam trochę tego, ale mam trzy miejsca parkingowe, nie jest źle. To. To. No i pasowałoby tu jeszcze jadalnię zrobić. Ale nie wiem. Mam jedno miejsce łóżkowe za mało, ale... Ale zobaczymy, jest 21.05. Pewnie sobie jeszcze coś tam po kombinie. Weźmy, posprzątaliśmy trochę wcześniej. Watch post, command center. Storage. Dobra. Rozbudujmy sobie to. I... Zrobić tutaj dużą. Dwa dziennie, o. Aha, mały slot potrzebuje, dobra. Dobra, to trzeba zrobić tak. Tu zrobić to, a tu zrobić to. Przyzwyczaj się do zdrowia. Zdrowia się do staminy. To muszę być na zewnątrz, to musi być na zewnątrz. Dobra. Outdoor. Aha, na razie nie mogę. Dobra, słuchajcie. Nie wiem. Nie mam kurna zielonego pojęcia, co będzie potem za chwilę. Na razie idę na kolację. Jak mnie nie zatka, zaś tak jak mnie rano zatkało. To będzie, jakby nie było, to znaczy, że mnie zatkało, ale zobaczymy jeszcze. Dobra. No,
To byłoby na razie na tyle. Idę sobie zrobić jakieś żarełko. I mam nadzieję, że przyjdę za godzinę, no nie wiem. No zobaczmy. Na razie.